Jak chcesz osiągnąć to swoje Mistrzostwo Świata? I w jakim wieku się osiąga? W jakim wieku jest najlepiej tenisiści grają? No właśnie, to wychodzi na to, że te najlepsze lata tak teoretycznie przede mną, bo dużo zawodniczek w czołówce światowej. Ty masz 22 lata, tak? Tak, już 22. Nie wiem, kiedy zleciało. No jesteś tak staruszką rzeczywiście. Tak. Więc no, dużo jest zawodniczek takich w wieku 26, 28, 32 lata. Są nawet Chinki, które grają oczywiście dla reprezentacji europejskich, na przykład Holenderka, która ma 36 bądź 38 lat. Różne źródła różnie podają, nie wiadomo. Jest jedna zawodniczka Chinka z Luksemburga, ma 48 lat. Ciągle gra naprawdę bardzo dobrze i na razie chyba nie zamierza kończyć tej swojej kariery. Tak? Jesteś chyba najlepsza. No tak, ścisła czołówka. Jesteś no tak. Po prostu. No to powiedz mi, czy to cię też czasami nie demotywuje? No bo jak tutaj jesteś taka super najlepsza, no to tak sobie myślisz, możesz sobie tak pomyśleć, że no to i tak tutaj jestem najlepsza, to jak tam, nie wiem, będę 80 w tej normalnej lidze, to i tak przecież jest dobrze, bo tam jestem najlepsza. To nie jest tak, że cię to demotywuje trochę? I tak i nie, chociaż w sporcie osób niepełnosprawnych dosyć szybko zaczęłam odnosić sukcesy. Oczywiście te sukcesy nie były jakieś wielkie na samym początku, ale pierwsze moje tytuły, czy tam mistrzyni Europy, jakieś medale Mistrzostw Świata, no to miały miejsce w niepełnosprawnych. No i z roku na rok było coraz lepiej, grałam coraz lepiej. Nie było jakiejś takiej ogromnej konkurencji, więc za każdym razem jak pojechałam, no to wygrywałam. I jest to fajne. Jednak teraz, na dzień dzisiejszy, już mnie to, może to nie wiem, dziwnie zabrzmi, ale już mnie to tak nie bawi. Tak, nie daje mi aż takiej wielkiej radości, bo po prostu wiem, że na przykład jadąc na Mistrzostwa Europy, jest 8 czy tam 9 zawodniczek, które znasz je nie i mają wiesz, żadną że szans. Nie mają szans. No naprawdę musiałoby się, no nie wiem ile złych rzeczy wydarzyć, żebym ja tego tytułu mistrzyni Europy nie zdobyła. No, musiałabym zagrać strasznie słabo, przez na przykład 5 setów, no musiałabym być tak zestresowana, żebym nie mogła odbić piłki na stół, co raczej no, nie jest możliwe. Po prostu poziom jest troszeczkę słabszy, znaczy no może trochę bardziej niż troszeczkę. Jest różnica poziomów i na razie w Europie no nie ma takiej zawodniczki, która byłaby w stanie mi zagrozić. Inaczej to trochę wygląda na świecie, bo są dwie Chinki, jedna Chinka jest naprawdę bardzo dobra. No i na Igrzyskach Paralimpijskich już nie będzie tak łatwo jak na Mistrzostwach Europy, ale no, też mierzę w złoto i mam nadzieję, że to złoto uda mi się wywalczyć. Już też mam dwa medale z Igrzysk Paralimpijskich na swoim koncie, także w tym sporcie niepełnosprawnych idzie dobrze, są medale, jest wszystko fajnie, ale chciałabym to samo zdobyć w sporcie zawodowym, wśród pełnosprawnych. To jest moja motywacja i tam na tym się koncentruję, to jest priorytet. I no, tam mam jeszcze dużo do zrobienia. Jakie powinien mieć warunki fizyczne tenisista stołowy? Tak to się mówi? Ping-pongista. Ping-pongista. No nie ma jakiejś takiej nie reguły. No, są różni ludzie, prawda? Są mali, duzi. Tak. Kucharski był wysoki, gruba, był nieduży i też grał dobrze. Tak, jest na przykład w mężczyznach, no, są dwa Chińczycy dosyć wysocy, też grają bardzo dobrze, ale chyba lepiej nie być ani za wysokim, ani za niskim. Nie wiem, taki wzrost mniej więcej jak ja mam, to chyba jest tak optymalny. Bo jak ktoś jest malutki, na przykład Japonki są malutkie, no często nie mogą dojść do tych krótkich piłek, tam koło siatki mają problem, muszą obiegać ten stół, robić dużo małych kroczków, a jak ktoś jest duży, to po prostu wyciągnie rękę i sobie sięgnie wszędzie. Powiedz mi teraz taką rzecz, jak wyobrażasz sobie świat swój bez tenisa stołowego? Nie. Zdecydowanie nie. Czasami... Czyli ja grałam już 15 lat, ja zaczęłam grać jak miałam 7, czyli byłam małym dzieciakiem i właściwie, no wiadomo, że pamiętam tak, to, co było tam wcześniej, zanim miałam te 7 lat, ale tak większość wspomnień, no to jest z rakietką w ręku na jakichś turniejach, na obozach. Wszystko jest podporządkowane graniu już od wielu, wielu lat. Na tym się koncentruję, temu się poświęcam, to jest no, temat numer jeden, priorytet. Rodzice cię wspierali w tym? Tak, na szczęście wspierali i pomagali, bo też często jest tak... Wierzyli w ciebie? Czy cię wspierali, no, bo myśleli sobie, nasza tutaj biedna córeczka, to ona to niech sobie trochę gra, tak? Tak. Może. Nie, tak chyba nie było. W ogóle krąży taka opowieść, ja tego nie pamiętam, że jak przyszłam na salę, to taki trener był, już świętej pamięci mój pierwszy trener, który powiedział, że jak zacznę trenować, to pojadę tam za
3 lata na Igrzyska Paralimpijskie. No, wszyscy oczywiście się uśmiechnęli pod nosem, bo gdzie? Takie małe dziecko jeszcze w ogóle nie umie grać, a on tutaj już mówi, że będę grała na tyle dobrze, że się zakwalifikuje na te Igrzyska. No i się okazało, że miał rację. Ile tych godzin poświęcasz dziennie na trening? Zawsze siedzę 6 godzin na sali. No czasami są to jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy. Czasami jest troszeczkę więcej treningu fizycznego. Siłownia, jakieś bieganie. Dużo też robimy takich ćwiczeń szybkościowych, ale to właściwie po rozgrzewce fizycznej przed rozpoczęciem gry. Na czym polegają ćwiczenia szybkościowe dla tenisistów? Na przykład jest taka drabinka. To chyba też piłkarze na tym ćwiczą. Jest taka drabinka i tam się różną jakąś sekwencję ruchów robi. To jest na szybkość właściwie poruszania się nóg. Starty z różnych pozycji, czy na przykład imitacja zagrań połączona z jakąś tam szeroką pracą ruch, czyli jeden narożnik stołu, drugi narożnik stołu, plus tam jeszcze krótkie jakieś techniki, dojście do siatki, szybki powrót. No jest mnóstwo rzeczy, jakieś różne skoki przez małe płotki, przez wyższe płotki, plus przyspieszenie. No jest tego naprawdę bardzo dużo i dużo uwagi temu poświęcamy. Też jest na przykład, dochodzi do tego jeszcze, oczywiście odbijanie piłeczki, granie jest najważniejsze, ale no nie można grać głupio. W tenisie stołowym nie można grać głupio, no bo wtedy się nie ma szans wygrać. I głupio to znaczy? Ładnie. Jak się ładnie gra, to się często przegrywa. Trzeba grać brzydko, ale trzeba grać tak, żeby zdobyć punkt. Dokładnie, skutecznie. A skuteczność często nie jest atrakcyjna dla widzów. No i trzeba się tego nauczyć. Trzeba obserwować przede wszystkim najlepszych zawodników, patrzeć jak oni wszystko rozwiązują taktycznie, jakie mają schematy gry. Nagrywamy zawsze swoje mecze. Później no, trzeba te mecze obejrzeć, przeanalizować, co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle, gdzie zdobywaliśmy punkty. Też wszystkie zawodniczki, z którymi na przykład gram, staram się rozpisywać, żeby później, jak się ponownie spotkam, żeby zajrzeć w zeszyt i żeby po prostu wiedzieć, co lubi, czego nie lubi. Także jest to naprawdę dużo roboty. Masz wynotowane wszystkie, tak? Piszesz sobie tak. Właśnie nie wszystkie. Nie cierpi backhandu i ty jej bach na backhand wszystko, tak? Tak, tak to wygląda. Czy nie lubi jakiegoś serwisu głęboko do forehand, no to jej cały czas tam serwuję. To jest tak, że już na pewnym poziomie na świecie wszyscy o sobie wszystko wiedzą. Na chłopaka masz czas? Tak mam, ale nie mam chłopaka. Znaczy, co z tym czasem, to jest tak, że na pewno by się znalazł. No, na razie nie ma odpowiedniego kandydata, więc nie ma tego problemu. Jaki powinien być odpowiedni kandydat dla Natalii Partyki? Cierpliwy no, musi być, jak to tak? Wszystkie kobiety teraz mogę panu wymieniać i wymieniać. No powiedz, to chciałem się dowiedzieć, bo sam się jakoś udoskonalę, nie wiem. Nie wiem. Wiadomo, że jakiś tam idealny obraz drugiej połówki wszyscy mają w głowie, ale no wiadomo, że takiej osoby się raczej nie spotka. Już ale no aż takiego pewno ślicznego masz tego? Nie, aż taka wymagająca to nie jestem. No myślę, że wiadomo, że się zwraca uwagę na to, co na zewnątrz, ale no ważne, żeby charakter był ok. No ja na pewno jako partnerka też nie jestem wymarzoną osobą, bo mnie ciągle nie ma. Także jeśli już bym się z kimś związała, no to ta druga osoba by musiała no, tolerować, zaakceptować to, że, no, że ja tyle wyjeżdżam, że muszę iść na trening. Że jak wracam z tego treningu, na przykład muszę odpocząć przed drugim, na pewno też by było ciężkie życie ze mną. No ale kwestia kompromisów, dogadania się. Powiem panu za jakiś czas. Może więcej coś na ten temat. Dobrze. Nie. No, życzę ci, żeby ci się układa jak najlepiej, ale wiesz, to jest tak, że chłopaki to, czy w ogóle życie takie, powiedzmy, uczuciowo erotyczne, no, zabiera trochę czasu, no i ja ci życzę, i żebyś mistrzynią świata została, tak, bo to i energii, no energii też, ale kondycja też może wyrabiać, to zależy co się robi, można biegać przecież z chłopakiem też, nie? Może. No, a jak to jest kolega na przykład, który też dobrze gra w tenisa, to można i grać, trenować. Tak, może randkę nawet na sali. Tak, randkę na sali, dokładnie tak. No dobrze, dużo jeździsz po świecie? To jest jeszcze plus twojego zawodu? Jesteś zawodową tenisistką, co tu dużo mówić. Tak, no, nie da się ukryć, to jest moja praca. W ten sposób też zarabiam pieniądze. Ale no, to granie. Jesteś w stanie się już sama utrzymać tak, tenisa? Jestem tak? Od jakiegoś czasu już. Masz od kilku stypendia, lat. Czy bierzesz udział w jakichś tak, płatnych że turniejach? Jak no, stypendium mam na przykład za zdobyty medal mistrzostw Europy. Mam stypendium, chyba. Masz.
Mam. Ale właśnie gram w Sochaczewie. No to jest pełne zawodowstwo i w tym się stawiam tak, że jest ta zawodowa liga i każdy zawodnik, który ma kontrakt w jakimś klubie, dostaje za to pieniądze. Mhm. Także no wiadomo, każdy zawodnik inaczej tam negocjuje. W każdym razie ja mam już od kilku lat takie umowy, że sobie spokojnie mogę żyć na własny rachunek. Także no to jest fajne, bo... W swoim wieku niewiele osób potrafi to osiągnąć. Ktoś musi iść do pracy, ale no w jakiejś normalnej pracy też tenistowy nie zarobi tyle, ile ja zarabiam na przykład przez grę. Tenistowy to jest taka dyscyplina, w której są jakieś pieniądze? No nie jest to tenis ziemny, nie ma tam milionów dolarów, ale no są pieniądze. Na przykład mamy w roku cykl turniejów, to się nazywa ITTF Pro Tour. To jest tak, jak są wielkie szlemy w tenisie ziemnym. I na tych turniejach zawsze jest jakaś tam pula pieniędzy do wygrania. I za przejście, ja jeszcze cały czas gram w kwalifikacjach, za przejście kwalifikacji i chyba pierwszą rundę turnieju głównego już tam się dostaje jakieś pieniądze. Jest to, nie wiem, coś rzędu około 700 tysięcy dolarów, coś takiego różnie. W każdym razie no, za wygranie kilku meczów, no już można jakieś tam pieniądze dostać. Wiadomo, że im dalej, no to ta kwota rośnie, ale jest dużo Azjatów, więc no, ciężko gdzieś tam dalej przebrnąć. Dlaczego Azjaci grają lepiej w tenisa niż przedstawiciele innych ras ludzkich? Mi się to tak wydaje, że to jest też tak na przykład tradycja? Tradycja. Brazylijczycy są dobrzy w piłkę nożną, Chińczycy są dobrzy w tenisa stołowego. To jest ich sport narodowy. Tam niesamowite jest to, że się przyjeżdża do tego kraju i widać, że ci Chińczycy żyją tym tenisem stołowym, że oni się cieszą, że jest turniej, że przychodzą na salę, kibicują i oni przeżywają to wszystko, co się dzieje na stole i razem z innymi i się znają. Na przykład no, byliśmy w Pekinie, oto graliśmy na tej hali i tam był non-stop krzyk, szum. Chińczycy no, nie zamykali buzi, cały czas coś krzyczeli, także było to fajne, ale też było to coś nowego, do czego się trzeba przyzwyczaić, bo jednak jest ważna też jakaś tam, no, załóżmy, no, cisza, w miarę jak jest cicho na stadionie, to się łatwiej skoncentrować, a tutaj jest cały czas podobno hałas. Jesteś wielką gwiazdą w Chinach i osobą bardzo znaną, to prawda? No byłam, teraz już trochę mniejszą, już od czasu igrzysk trochę tam czasu minęło, już mnie tak nie kojarzą tak mocno, że jak w czasie igrzysk, ale no jak zawsze, przynajmniej raz do roku do tych Chin jadę i na obóz, i na turniej, no to ciągle jest to zainteresowanie moją osobą. No jest to fajne, bo jakby nie było, Chińczycy znają się na tej dyscyplinie sportu, jak mało kto. I fajne, że no akurat oni doceniają to, co robię przy stole. Super. No co by się stało, jakby ci zaproponowali grę w jakiejś chińskiej drużynie? Przyjęłabyś się? No pewnie. Tam jest liga, jest kilka lig. Wiadomo, że ta najwyższa to się chyba nazywa Superliga. No to grają wszystkie Chinki, które są w tej pierwszej ścisłej reprezentacji kraju. Także no tam podejrzewam, że mogłabym mieć kiepski bilans, ale gdyby mi ktoś zaproponował, nie wahałabym się. Naprawdę super doświadczenie pod względem sportowym. Do Mistrzostwa Świata może tylko tak trzeba. A może powinnaś się postarać o coś takiego, czy nie? Rzucić taką myśl. Ta Superliga jest dla Europejek poza zasięgiem. Poza zasięgiem? Jest to wszystko okupowane chińskimi zawodniczkami, gra jakaś Japonka, jakieś tam koreanki. No ale przecież na Mistrzostwach Świata czasami się tam w tych górnych też miejscach jakieś Europejki przewijają. Czasami. Jak się patrzy na tą listę, tam pierwsza szesnastka, same azjatyckie nazwiska, jest tam Chiny, Singapur, Hongkong, Japonia. Kiedyś było, tak było w judo na przykład też, że sami Japończycy wygrywali, a w tej chwili rzadko kiedy Japończyk wygrywa. U nas się nie zapowiada. Bo się dyscyplina zrobiła na świecie tak popularna, że... Że już nie jest. Że już nie. Że w tej chwili to z rzadka się jakiś Japończyk, prawda? No, nawet w takich dyscyplinach jak sumo w tej chwili zdarzają się zawodnicy spoza i są lepsi, nawet Polacy. Poważnie? Także to się zmienia. To jest tylko kwestia, może to jest tak jak to, o czym rozmawialiśmy na początku, to jest kwestia tego w głowie. Że na jak pewno zobaczysz Azjatkę, to się ręce trzęsą ze strachu, że... Znaczy właśnie ja tak nie mam. Jeszcze nie? Tak nie mam, że zobaczę Azjatkę i mi się trzęsą ręce. Ja podchodzę do stołu do Azjatki, no wiem, że ona jest lepsza. Ja podchodzę na luzie, bo ona musi wygrać. No na mnie nikt nie liczy, ja sobie mogę grać spokojnie na luzie, lepsza mogę ryzykować. Lepsza to znaczy co? Co to znaczy być więcej lepszym umie w tenisie? Kurczę, te Azjatki grają tak, że no nie popełniałem błędów. Ostatnio grałam, byliśmy w Austrii na turnieju, chyba we wrześniu, jakoś pod koniec września i grałam z
Chinką numer 2 na świecie aktualnie. Już tam ma mnóstwo medali z Mistrzostw Świata. Z Igrzysk Olimpijskich jakieś ma medale. No i naprawdę byłam w całkiem niezłej dyspozycji. No podeszłam bez stresu. Grałam bardzo dobre piłki, ale to, co do mnie wracało, no to już był kosmos. Naprawdę. Aż czasami to jest niemożliwe, że one cały czas w takim tempie, z taką jakością i precyzją tą piłkę wracają na drugą stronę. Wszystko się odbija jak od ściany. I to zawsze jest takie miejsce, no bardzo niewygodne miejsce. Dużo rotacji w tej piłce, szybko. Europejki też grają szybko, ale Chinki grają 3 razy szybciej. Jest tak mało czasu na wszystko. No i jaki był wynik tego meczu? No do zera nie przegrałaś przecież. 0-4. No do zera nie, ale seta mi się nie udało wyrwać. Ale ja mam tak, że ale naprawdę wierzę... Seta się nie udało wyrwać, ale sety do ilu się gra? Do 21? Do 11 teraz, tak. No to jakie były te sety? Pamiętasz tam... 5, 7, 8, 4, coś takiego. No nie było tak, że w każdym było 9-9, że to było tam na granicy. Walki no, nie było, tak? Znaczy... Była do 5-5. Później mi tam odskakiwała. No nie było walki, chociaż też no, stylowo mi aż tak bardzo nie odpowiadała. Już grałam z innymi też Chinkami, które bardziej mi tam leżały pod względem gry. No, ale wiesz, no, drugie miejsce na świecie, no to, a ty jesteś, zaczynasz, prawda? Masz pomysł na to, jak się zbliżyć do tego poziomu? Praca. I tak w kółko. Ale sama praca, wiesz, może nie wystarczyć, bo to tak jak mówisz, że trzeba grać mądrze, to i pracować trzeba mądrze. Trzeba praca i świadomość. Świadomość gry. To jest bardzo ważne, nad czym... No, też ciągle pracuję. Akurat mam w sumie szczęście, bo mamy takiego w Gdańsku fajnego trenera. Też jest teraz trenerem reprezentacji. Może powinno się do Polski sprowadzić jakichś chińskich trenerów. Mamy jednego Chińczyka w Krakowie. No zależy jaki. No, wiadomo, że Chińczycy tych najlepszych no, to nie puszczą. Nie wiem, dobrze tak... zapłacić, to może by puścili. Może. Nie wiadomo. W każdym razie no, oni mają co robić u siebie w kraju, więc no, my mamy Chińczyka, który jest w Krakowie przez jakiś czas tam współpracowaliśmy ze sobą, ale ta wizja gry jego, moja i mojego ówczesnego trenera tak się trochę różniła, więc to też zależy na kogo się trafi. Mam naprawdę dobrego trenera, który ma duże doświadczenie, bo też był trenerem najlepszych zawodników w Niemczech, miał kontakt z czołówką światową, kiedyś był też bardzo dobrym zawodnikiem, także oprócz tego, że on się koncentruje na tym, żeby wyszkolić mnie dobrze technicznie, to też dużo robię w tym kierunku, abym ja miała świadomość tego, w jaki sposób to robić, żebym miała świadomość na przykład swoich błędów, co zrobiłam źle, żebym no właśnie, żeby wszystko nie, widziała, to, nie zagrywać starych błędów, żeby cały czas nie robić źle czegoś, bo co na treningu jest bez problemu, a na meczu kończy się stratą punktu natychmiastową. Angażujesz się w działalność społeczną? Trochę. Chyba tak, czasami. Sama z siebie, czy próbują cię wykorzystać jako emblemat dziewczyny, która jest niepełnosprawna? A osiąga tak, sukcesy że w sporcie. Często ktoś chce mnie gdzieś wykorzystać, ale wiadomo, że się nie zgadzam na wszystko. Takich propozycji mam mnóstwo. I te rzeczy, które mnie interesują, no to się w nie angażuję. Które uważam, że są fajne, rzeczywiście mogą coś zmienić, komuś pomóc. To się angażuję, bo chcę. Mam jakąś taką, czuję, że mogę coś zrobić, że mogę komuś pomóc, że może jestem jakimś dobrym przykładem dla innych ludzi, że ten mój wizerunek, moją historię można w jakiś fajny sposób wykorzystać. W ogóle ostatnio myślałam o założeniu w swojej fundacji, tak mi się marzy, ale na razie to są plany, już tak w pewnym momencie już tak stwierdziłam, że dobra, założę. Co by ta miała robić, jakby to, no jak sobie to wyobrażasz? Na pewno by poszła w kierunku sportu osób niepełnosprawnych. Coś taki kierunek chyba by to obrało. Może też już tylko i wyłącznie tenis, może jakieś młode dzieci. Istnieje coś takiego jak środowisko sportowców niepełnosprawnych? Spotykacie się, czy to są... Istnieje. Myślę, że ja mam porównanie. Wiem, jak to wszystko funkcjonuje i w sporcie pełnosprawnych, i niepełnosprawnych. I powiem panu szczerze, że w tym sporcie osób niepełnosprawnych ta atmosfera jest zdrowsza, nie ma aż takiej rywalizacji, bo tutaj w sporcie zawodowym no niby są koledzy, koleżanki, ale tak naprawdę każdy patrzy tylko i wyłącznie na swój interes i jak się wygrywa, no niby się cieszą, przybiją tą piątkę, ale tak naprawdę w środku
to ta radość jest mniejsza, bo wygrałam na przykład ja, a nie oni. A tutaj w Sporcie Niepełnosprawnych nie ma czegoś takiego. Jak przyjeżdżam na turniej, jestem faworytką, wygrywam, to wszyscy szczerze mi gratulują, wszyscy mi szczerze kibicują. Nie ma jakiejś takiej zawiści. Są naprawdę takie zdrowe, pozytywne emocje. Hobby jakieś? Masz czas na czytanie, na muzykę? Mało wolnego czasu, ale no wiadomo, dużo podróżuję, więc dużo czytam. Kiedyś, właśnie ostatnio nawet rozmawiałam z rodzicami, że kiedyś nie mogli mnie zagonić do książki, a teraz jest wręcz odwrotnie, zawsze w podróż zabieram tych książek sporo. No bo jak jest tam 10 godzin w pociągu, no to coś trzeba z tym czasem robić. Więc dużo czytam, też staram się jakieś filmy oglądać. No interesuję się też oczywiście sportem, innymi dyscyplinami. Może nie ma takiej jakiejś jednej dyscypliny, o której wiedziałabym wszystko, ale jakieś te takie najświeższe informacje sportowe to też śledzę. I na przykład też trochę psychologia sportowa mnie interesuje. Kiedyś, jeszcze jak byłam w klasie maturalnej, no to tak myślałam o studiach psychologicznych, żeby później robić coś w kierunku psychologii sportowej. Jednak no, plany się zmieniły, poszłam w końcu na ten AWF. Jednak ta psychologia no, w dalszym ciągu mnie interesuje. Czasami też zabieram jakieś książki psychologiczne. Jak zdawałaś na Akademii Wychowania Fizycznego, to trzeba zdawać jakieś nie testy zdawałam, sprawnościowe, tak? A, bo ty miałaś klasę mistrzowską. Także byłam przyjęta bez egzaminów, rozumiem. Jednak na AWF-ie nie ma problemów z osobami niepełnosprawnymi. Przyjmują wszystkich. Wiem, że byłby problem ze mną na przykład na warszawskim AWF-ie, bo podobno tu są duże problemy, że w ogóle niepełnosprawnych nie chcą przyjmować. Także mam szczęście, że mieszkam w Gdańsku. No tak. Polityką się interesujesz? Nie. Ale głosowałam. Nie interesuję się. No bo wiadomo, że dużo o tej polityce jest, tych informacji. Jednak... Jesteś zniechęcona do tego? Nie bardzo. Czy to po prostu wydaje ci nie interesujące? No nie przekazują ci politycy. Wiadomo, że jak się zbliża kampania, to obiecanki. Liczysz różne, mimo wszystko ale... na siebie, tak? Nie, to nie jest tak, że wydaje ci się, że oni mogą rozwiązać jakieś bardzo ważne twoje problemy. No, na pewno tak nie jest. Nie jest takie wszystko łatwe. No, trzeba chyba liczyć na siebie. No wszystko zależy ode mnie, dlatego nie ma coś tam rozczulać. Trzeba robić swoje. No. Jest jak jest. Ludzie decydują, czy decydują dobrze, czy nie. No to się okaże za jakiś czas, chociaż no też jakiegoś wielkiego wyboru no to nie mamy. Ale no polityka to na pewno nie jest coś, czym bym się chciała zajmować. Chociaż różni sportowcy, mogłabyś na przykład zostać. Teraz. Jesteś osobą popularną, znaną w polityce. Mogłabyś to zdyskontować, mogłabyś coś zrobić, nie wiem, na przykład dla osób niepełnosprawnych. No mogłabym. Są niepełnosprawni w parlamencie. Są, ale nie wiem. Znaczy, na razie masz ważniejszy cel, zdobycie Mistrzostwa Świata. Dziękuję ci za rozmowę.